Witamy na naszych kanałach. Według źródeł od intelektualistów. Syn państwa Staraków zostanie dzisiaj pochowany. Słynny producent filmowy Piotr Woźniak Starak stracił życie. Na skutek tragicznego wypadku motorówki na jeziorze Kisajno. Właśnie rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa. Ukochany przez swoich rodziców, wspaniały mąż i brat, a także świetny producent filmowy. Piotr Woźniak Starak zostanie dzisiaj pożegnany. Gwiazdor stracił życie w felernym wypadku motorówki, do którego doszło na jeziorze Kisajno. Właśnie zaczęła się uroczysta msza żałobna w intencji celebryty. Syn miliarderów na swojej ostatniej drodze. Syn miliarderów po swoim zaginięciu mógł liczyć na zorganizowanie kosztownej akcji poszukiwawczej. Niestety mimo ogromnego nakładu pracy służb, nie udało się znaleźć go żywego. O godzinie 19 rozpoczęła się msza święta żałobna związana z tą tragedią. Przy trumnie ustawiono zdjęcie Piotra Woźniaka Staraka, które pokazuje jak uśmiechnięty. Pogodny i pozytywny był zawsze słynny producent. Do kościoła pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca Konstancinie Jeziornie pod Warszawą zjeżdżają się kolejni żałobnicy. By towarzyszyć gwiazdorowi na jego ostatniej drodze. Poza rodziną i najbliższymi przyjaciółmi pojawiło się wiele osób z polskiego show biznesu. Ceremonia właśnie się rozpoczęła. Trzydziestodziewięcioletni Piotr Woźniak Starak był postacią bardzo lubianą w polskiej branży rozrywkowej. Większość osób wspomina go jako fantastycznego i otwartego człowieka, który w każdej chwili był w stanie każdemu udzielić pomocy. Jego niespodziewana tragiczna śmierć wstrząsnęła całą Polską. Wszyscy łączą się w bólu z rodziną zmarłego gwiazdora i szczególnie współczują wdowie po nim. Prezenterce TVN, Agnieszce Woźniak-Starak. Trudno nawet sobie wyobrazić, co musi teraz przeżywać celebrytka. Właśnie straciła swojego ukochanego męża i będzie z pewnością potrzebowała dużo czasu, żeby otrząsnąć się po tej tragedii. Może na pewno liczyć na wsparcie swoich współpracowników ze stacji, którzy od samego początku okazywali jej duże ciepła. A teraz stawili się tłumnie na mszy żałobnej w Konstancinie Jeziornej. Na uroczystości pojawili się Grażyna Torbicka wraz z mężem, Piotr i Karolina Kraśkowie. Edward Miszczak, dyrektor TVN-u, Joanna Przetakiewicz i wielu innych, którzy znali zmarłego osobiście. W kościele zjawiła się również była partnerka Piotra Woźniak-Staraka, Alicja Bachleda-Kuruś. Pożegnanie zmarłego producenta ma się odbyć w gronie rodzinnym na Mazurach, gdzie ma zostać przewieziona z prochami celebryty. Ta niezwykle smutna ceremonia przypomina wszystkim o kruchości życia.
Piotr Woźniak Starak miał bowiem dopiero 39 lat, kiedy stracił życie na jeziorze Kisajno.